Siemanko, ja jestem Milan i witam Was w kolejnym materiale odnośnie mojej nowej serii na kanale, seria z miniaturowych gitar. Proszę Państwa, przedstawiam Wam kolejny model gitary prosto z Rammsteina, a mianowicie jest to gitara SPRZK2 gitarzysty zespołu Rammstein, Richarda Kruspe. Proszę Państwa, jest kolejny model, jest kolejny odcinek. Bardzo często Wam piszę w odcinkach, że jak będzie kolejny model, gitarę będę oczywiście dla Was nagrywał. No i tak jest właśnie w tym wypadku. Mamy tutaj kolejny modelik. No i zaczynamy tutaj omówienie, jak to standardowo i klasycznie. Więc tak, zaczynamy od pudełeczka. Pudełeczko nic się nie zmieniło. Jest identyczne jak na poprzednim odcinku w gitarze SPRZK1 czarna. Dokładnie kamerzysta? Dokładnie wszystko tak. To samo. Zgadza się? Identycznie. No i co? Produkt oczywiście z tego co piszę wykonany w Indonezji, Made in Indonesia. No i jest co? Zwykłe pudełeczko. Ja oczywiście te pudełka też zbieram jak te gitary. Tak się prezentuje z tej strony. No i tu standardowo mamy logo, stronę oraz nazwę, gdzie ta gitara została zakupiona. Możesz to przeczytać, bo ja mam do góry nogami. No to tu jest mini guitar, collect them all, no i miniature guitar. Tak, oczywiście. Ja Wam standardowo pod tym filmem w opisie zostawię link do strony, gdzie ta gitara została zakupiona. Jak to zwykle zresztą. Ja ogólnie polecam Wam te gitary, bo one nie są jakoś bardzo drogie. One są wykonane ręcznie. To nie jest robione przez jakieś tam maszyny czy coś, tylko przez pasjonatów, bo kiedyś miałem okazję też na mailu porozmawiać z gościem, który to sprzedaje. Te gitary są tworzone ręcznie właśnie przez jakichś takich pasjonatów, co lubią się tym zajmować. No ale dobra, dość gadania. Otwieramy w końcu tą gitarę, bo zapewne Was to najbardziej interesuje. No i uwaga, uwaga. Tadam! Proszę Państwa, kolejna miniaturowa gitara otwarta tutaj przeze mnie. No i co mamy? Gitarę standardowo, stojak oraz pasek. Więc zaczniemy sobie pewnie od stojaka. Zwykły, najzwyczajniejszy stojak, proszę Państwa, jak to zawsze. Aczkolwiek różnica jest taka, że on jest tutaj zapakowany w folii, prawda? Dokładnie tak. Zawsze on przychodził bez folii, tak normalnie włożony. A tutaj mamy niespodziankę. Dokładnie tak. Ostatnio nawet na ostatnim odcinku, gdzie otwierałem SPRZK1, to standardowo odpada. Już nie pierwszy raz miałem taką właśnie sytuację, że odpada. Tylko, znaczy to nie jest popsute, może wchodźmy w tą stronę, tylko że to odpada dlatego, że tutaj trzeba mocniej tak jakby docisnąć, że to tak powiem. Ale też nie będę tutaj na hamadar, żeby tutaj tej gumy tak zwanie, ta guma nie strzeliła. No niestety, tak czasami bywa. To oczywiście też gitara nie służy do zabawy, tylko do stania, prawda? Na tym się nawet nie dałoby za bardzo bawić, aby nawet człowiek chciał. Chociaż jakby się jakieś dziecko tego dorwało, to... A no to dziecko wiadomo, to by pewnie szybciej struny postrzelały niż... coś innego by się stało. Te struny jednak w tych gitarach są bardzo delikatne. Jejku, no patrz, no mam problem. Nie chcę też tak pchać, żeby ten worek nie uszkodzić, bo on mi się przyda na pewno jeszcze. Mamy, proszę Państwa, stojaczek. Zwyczajny, na gitarę. Z tym, że tu jest taki myk, że można sobie go zawsze też do góry troszkę dać. Spójrzcie sobie. Możecie sobie tutaj regulować wysokość, jak gryf chcecie mieć. Coś takiego. Fajne, nie? No fajna bajera. No i tak to wygląda wstępnie, moi drodzy. Zwyczajny stojak. Jak to zawsze, nie? Damy go sobie teraz tutaj na razie. No i co? Pasek, proszę Państwa. Kolejny do gitary. Oczywiście on mi się nie przyda. Już Wam mówiłem wiele razy, że te paski mi się nie podobają w tych gitarach, jak zaczepiam. Dlatego ja nigdy nawet tego nie otwieram z tego, bo wiem, że to mi się nie przyda. Także zostawiam to w stanie nienaruszonym. No ale jest, prawda? No i proszę Państwa, ostatnia rzecz, jaka nas najbardziej interesuje, jest to zapewne gitara. Pudełeczko sobie na razie damy na bok.
I mamy gitareczkę, pięknie zapakowana w folii bąbelkowej. No i uwaga, uwaga. Proszę bardzo. Kolejna gitara, proszę Państwa, leci do kolekcji. Tym razem SP-RZK-2. Proszę Państwa, taka gitara w rzeczywistości istnieje. Richard gra na niej do dnia dzisiejszego. Nawet miałem okazję zobaczyć tą gitarę, jak byliśmy w pierwszym rzędzie na ostatnim koncercie Rammsteina w Chorzowie. Ona też piękna jest w rzeczywistości. Odwzorowanie 1 do 1 mogę śmiało powiedzieć. Naprawdę bardzo, bardzo podobna. Standardowo mamy tutaj 6 strun. Tutaj mamy to do miksowania dźwięku. Tutaj również przełącznik taki. Tutaj mamy znowu ten taki zaczep na te uchwyty do paska z tej strony oraz z tej. Tutaj jest tak jakby ten kabel, co się tak wpina do gitary. W tym oto miejscu. I co? No jest pięknie wszystko zrobione. Tak jak w rzeczywistości też takie popalone tutaj dookoła na tej gitarze jest. Śliczna jest gitara. Bardzo piękna, śliczniutka. Podoba mi się. Powiem Wam, że nie żałuję ani grosza wydane na te gitary, między innymi na tą. Aczkolwiek tą gitarę i w poprzednim odcinku, co prezentowałem też dla Was, SPRZK1 czarna. Ja te gitary zamówiłem w jednym czasie. One przyjechały do mnie w jednej paczce. No, ale ogólnie za taki jeden model gitary wychodzi Wam z przesyłką 150 zł, nie jakieś 35. Za 35 zł to jest chyba jakaś wysyłka, nie? Jakoś tak to było. No sama przesyłka ogólnie właśnie była droga, bo tam wychodziło niecałe 40 dolarów australijskich. Dokładnie, sama przesyłka jest naprawdę tutaj droga. Dlatego stwierdziłem, że jak już zamówić coś, to po prostu dwie naraz, żeby tyle nie płacić za tą przesyłkę. I chyba nie żałuję, że się tak stało. A nawet dlatego, że mam teraz okazję dla Was nagrać taki materiał. Jakby materiał po materiale, prawda? No i tak się gitara prezentuje w tyle. Tutaj jest taka czarna. No i tutaj jest też taka różnica, że na SPRZK1 była tylko tak jakby jedna puszka, no bo tu w rzeczywistości elektronika idzie, kable i tak dalej. Tutaj mamy w sumie trzy puszki, bo jest tutaj, tutaj i tutaj. Także tu jest kolejna nowość i kolejna różnica między SPRZK1 a SPRZK2. Ale jest śliczna, no nie powiesz, co? No jest przepięknie wykonana, po prostu... Taka świecąca. Wy też tego efektu na filmie nie znajdziecie, taki jak ja mam w rzeczywistości, jak to widzę. Ale ona tak błyszczy w realu, co nie? Tak. No piękna, piękna jest. Widać, że ktoś, kto wykonywał tą gitarę, naprawdę się do tego przyłożył. Naprawdę co do szczegółu. No jak na dzieło ręczne, to jest naprawdę bardzo starannie zrobione. Bardzo starannie. Dla mnie to jest mistrzostwo nawet, że to tak powiem. Ten, kto to zrobił, to naprawdę łapy miał do tego. No kurczę, coś wspaniałego. Piękna, piękna, jeszcze raz piękna robota. No i dobra, moi drodzy, jeszcze dajmy sobie ją na ten stojak, jak to zwykle właśnie zawsze robię na filmach. On powinien być chyba trochę bardziej wysunięty, nie? To tylko taka prowizorka oczywiście, ja sobie to tam na spokojnie później zrobię. No ale proszę Państwa, efekt końcowy zawsze tak wygląda z tym stojaczkiem. Ja sobie ją umieszczę na pewno w odpowiednim miejscu. Nie wiem, no dajcie znać na pewno w komentarzach, co o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach, to jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza fanatycy Rammsteina, co o tym myślą. Ja ogólnie polecam Wam kupić sobie taką gitarę, bo to jest naprawdę świetny gadżet. No i fajnie to ogólnie wygląda. Ja na chwilę obecną, ile już tych gitar mam? 4. To teraz ta będzie 5. Tak, tak. Bo tak. Mam moja pierwsza gitara. Tak, bo to jest 5. odcinek w tej serii. Pierwszą gitarę miałem SPRZK1 Richard, potem miałem SPRZK1 Richard Olympic White, później była SPRZK biała, później była SPRZK czarna. Oczywiście to wszystko, co wymieniłem Wam, jest SPRZK1, no i to jest 5.
i tu jest Esper ZK2, czyli to jest moja piąta taka miniaturowa gitara. Proszę Państwa, tak to wygląda ostatecznie. Dajcie w komentarzach znać, co o tym myślicie. Jeżeli film się Wam spodobał, zostawcie również lajka oraz komentarz. I teraz tak, sytuacja wygląda następująco, co do miniaturowych gitar. Na dobrą sprawę jeszcze nie mam dwóch, aczkolwiek problem polega na tym, że na stronie, na której to zamawiam, te gitary, których jeszcze nie mam, od pewnego czasu jest tak jakby napisane, znaczy jest napisane brak na stanie. Pisałem nawet do maila do tego gościa odnośnie tych gitar. On mówi, że na razie tych gitar nie ma i że nie będą dostępne. Aczkolwiek on napisał mi później, że da mi na pewno znać, gdy będą dostępne. Ja śledzę tę stronę cały czas. Nie ma takiego dnia, żebym tak z ciekawości raz nie wbił na nią i nie sprawił, czy ich nie ma. Aczkolwiek jeszcze nie mam dwóch modeli właśnie gitar, tak jakby z Rammsteina. No i na razie, dopóki się nie pojawią te gitary, nie będzie raczej się pojawiał jakiś odcinek właśnie z takich serii miniaturowych gitar z Rammsteina. Niestety, no ja też na to nie mam wpływu. Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość, aż będą dostępne. Ale gwarantuję, jak tylko zobaczę, że są dostępne, pierwsze co będę je zamawiał w trybie natychmiastowym. No ale na razie ten właśnie odcinek jest taki póki co ostatni. Ja nie mówię, że seria jest zakończona, bo seria nie jest jeszcze zakończona. I raczej nie będę kończył, dopóki nie dokupię właśnie tych dwóch gitar. Także jeżeli film się Wam spodobał, zapraszam, zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza oraz do subskrypcji kanału Miszczuń Ziomek Milan. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i do usłyszenia następnym razem w serii miniaturowych gitar. Wszystkiego dobrego, cześć!